Na wspólne oglądanie zaprasza Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, który w tym roku obchodzi 25-lecie działalności, to jednostka wyjątkowa nie tylko w Łodzi i regionie. Geneza i dziedzictwo ośrodka sięgające dalej, bo aż do lat 50. XX wieku, wraz z szerokim spektrum działalności naukowej związanym z inżynierią chemiczną i procesową, przesądziło o ulokowaniu na Politechnice Łódzkiej Lab Faktora. Jest to flagowa inwestycja wydziału, której warunki dydaktyczne reprezentują obecnie poziom światowy. Wybudowany przy wsparciu środków europejskich, stanowi obiekt w 100% made in Poland, zaprojektowany przez naszych architektów i naukowców, wybudowany przez krajowego wykonawcę. Jesteśmy w najnowszym budynku laboratoryjnym naszego Wydziału Politechniki Łódzkiej, w najnowocześniejszym laboratoriach, jakie na Politechnice w tej chwili istnieją, wyposażonych rzeczywiście we wspaniały sprzęt, na którym możemy prezentować różne procesy i uczyć studentów, no, jak to wygląda tak naprawdę w przemyśle w warunkach technicznych. Unikatowa inwestycja Politechniki Łódzkiej zapewnia kształcenie na kierunkach priorytetowych dla nowych technologii przemysłowych. Odpowiedzią na nadchodzącą erę zielonej, niskoemisyjnej i zrównoważonej ekonomii jest oferta kształcenia Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, która przygotowuje specjalistów na czterech kierunkach: inżynierii procesowej, inżynierii biochemicznej, inżynierii środowiska, inżynierii bezpieczeństwa pracy. Studenci, wybierając studia z tych obszarów wiedzy i powiązanych z nią sektorów gospodarki, szybko przekonają się, że najważniejsze są zajęcia praktyczne i laboratoryjne. Dlatego Lab Faktor wyposażony został w najnowocześniejszą aparaturę, która w połączeniu z doświadczeniem naukowców sprzyja kształtowaniu kompetencji inżynierów na najwyższym poziomie. Zajmujemy się dwoma rzeczami. Nanotechnologią, czyli to są obiekty o rozmiarach nano, czyli rzędu 10 do minus 9 metra, czyli niewidoczne gołym okiem. I do tego też jest potrzebna specjalna aparatura, a także energetyką wodorową, która w ostatnim czasie wydaje się być takim wiodącym trendem, gdyż wodór z wody jest nieskończonym źródłem paliwa. W Lab Faktor znajduje się także prawdziwy unikat, autorskie rozwiązanie dydaktyczno-naukowe, jedyne na świecie laboratorium dymu, sprawiające, że cała kubatura budynku jest przestrzenią badań. Jest to standardowy system zabezpieczenia atriów. Tutaj umożliwia nam dydaktykę i pokazywanie studentom, jak ważne jest właśnie prawidłowe zaprojektowanie systemu oddymiania, jak ważne są kurtyny dymowe, które wydzielają te wyższe kondygnacje, jak pracuje system oddymiania grawitacyjnego klapami dymowymi, a jak system mechaniczny. Z ciekawostek, jakie kryje Lab Faktor, warto wspomnieć także o największej na świecie aparaturze badawczej przeznaczonej do prac nad zaawansowanymi technologiami suszenia. Znajduje się ona w przestronnej hali technologiczno-przemysłowej, która odwzorowuje warunki panujące w realnym przemyśle. Mimo tego specjalistycznego oblicza, wydział i jego laboratoria są otwarte na popularyzowanie nauk ścisłych i inżynieryjnych. Lab Faktor jest licznie odwiedzany przez dzieci, młodzież szkolną i wszystkich zainteresowanych nowymi technologiami dedykowanymi człowiekowi i środowisku. Można zmieniać świat przede wszystkim. Jest to coś wspaniałego, jeżeli można wymyśleć coś, co później ma przełożenie w przyszłości, co może pomóc przyszłym pokoleniom. Za wspólne oglądanie dziękuję Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.